usłyszana przed chwilą ewangeliczna scena ukazuje nam prawdziwe źródło modlitwy. Tym źródłem jest pragnienie w sercu Boga i pragnienie w sercu człowieka. Oto do studni przychodzi kobieta, która miała 5 mężów. Jest to z pewnością osoba bardzo zagubiona i nieszczęśliwa. Przychodzi w południe, a więc w porze, kiedy nikt nie wychodzi z domu, aby nie spotkać się z pogardliwymi spojrzeniami. Jest jednak w niej jakieś pragnienie, które nie zagasło, a którego do końca sobie nie uświadamia. Jest to pragnienie miłości, pragnienie szczęścia i sensu życia. I właśnie do tego pragnienia odwołuje się Jezus. Po mistrzowsku, z wielką delikatnością i znajomością jej serca, wydobywa to pragnienie, oczyszcza je i podnosi z poziomu naturalnego do nadprzyrodzonego. Chcę jej uświadomić, że tak naprawdę od dawna szuka Boga i Jego miłości. Tyle, że dotychczas szukała Go w sposób nieudolny i wypaczony, kierując swoje pragnienia tam, gdzie nie mogły być zaspokojone, gdzie ostatecznie znalazła zawód, upokorzenie i rozczarowanie. Bóg, stwarzając nas na swój obraz i podobieństwo, zaszczepił w naszym sercu pragnienie i tęsknotę za Nim samym. Dlatego niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Bogu, dopóki nie odnajdzie Boga. Droga świętości, którą przeszła święta Teresa, to nic innego jak droga modlitwy. Poprzez modlitwę szukała Jezusa. Szukała Go w słowach Ewangelii. Uczyła się patrzeć na Niego z miłością i odnalazła Go obecnego w swoim wnętrzu. Modlitwę możemy więc odkryć na drodze przyjaźni. Stąd też na pierwszym miejscu domaga się relacji. Na modlitwie nie możemy pozostawać nigdy sami, z własnymi myślami czy wyobrażeniami, nawet pobożnymi. Aby się modlić, trzeba wejść w osobistą relację z Bogiem. Trzeba przynajmniej uświadomić sobie, że On jest obecny w moim sercu, tuż obok, przede mną. Uświadomić sobie obecność Tego, który nas miłuje, to pierwszy i najważniejszy krok na modlitwie. Modlitwa, która jest relacją, spotkaniem z Jezusem, powinna być prosta, szczera i autentyczna, jak spotkanie dwóch przyjaciół, którzy doskonale się znają i rozumieją. Dlatego nie muszą niczego udawać przed sobą, ani ukrywać, ubierać w piękne słowa tego, co chcą powiedzieć. Powinniśmy z prostotą i szczerością otwierać przed Bogiem nasze serce i wyjawiać Mu to wszystko, co się w Nim nagromadziło. On bardzo lubi, pisze Teresa, kiedy się do Niego szczerze zwracamy, kiedy mówimy do Niego prosto, jasno, z pełną szczerością. Daje nam zawsze więcej niż to, o co Go prosimy.
przyczynie, która skłoniła mnie do założenia tego klasztoru, pomimo tak wielkiej ciasnoty tego domu. Na początku, zanim jeszcze rozpoczęły się starania o fundację tego klasztoru świętego Józefa w Avila, o którym w książce, o której powiedziałam, że ją napisałam, przedłożyłam kilka wspaniałych dzieł, poprzez które Pan dał poznać, że ma wielce posłużyć się nim. Nie było moim zamierzeniem, aby w sferze zewnętrznej była w nim tak wielka surowość, ani też aby był bez stałego dochodu. Przeciwnie. Chciałam, aby w miarę możliwości niczego w nim nie zabrakło. Ostatecznie, pomimo że jestem chwiejna i nielojalna, to bardziej kierowały mną pewne dobre intencje niż moja wygoda. W tym czasie dotarła do mnie wieść o szkodach i rzeziach, których dokonali we Francji ci luteranie, oraz o tym, jak szybko rozwija się ta nieszczęsna sekta. I opłakiwałam to wraz z naszym Panem i błagałam Go, aby zaradził tak wielkiemu złu. Wydawało mi się, że 1000 razy położyłabym swoje życie na szali dla ocalenia jej jednej duszy z tych wielu, które tam się zatracały. A ponieważ miałam świadomość, że jestem kobietą i do tego nielojalną oraz pozbawioną możliwości przyniesienia pożytku w tym, w czym chciałabym służyć Panu, całym moim żarliwym pragnieniem było i jest, aby skoro Pan ma tak wielu nieprzyjaciół, a tak niewielu przyjaciół, aby choć oni byli dobrymi Jego przyjaciółmi. Zdeterminowałam się uczynić tę odrobinę, która była w mojej mocy, to znaczy podążać drogą rad ewangelicznych z całą doskonałością, z jaką tylko będę w stanie, i postarać się o kilka sióstr, które czyniłoby to samo, złożywszy ufność w wielkiej dobroci Boga, który nigdy nie uchyla się przed wspomożeniem każdego, kto ze względu na Niego zdeterminuje się na pozostawienie wszystkiego. A moje braki pośród ich cnót nie będą miały swojej dawnej siły, ponieważ te siostry są takimi, jakie je sobie wyobrażałam w moich pragnieniach. I dzięki temu będę w stanie w czymś zadowolić naszego Pana. I byśmy wszystkie, zajęte modlitwą za tych, którzy są obrońcami Kościoła i kaznodziejami i uczonymi teologami, którzy go bronią, wspomagały w tym, w czym możemy tego mojego Pana. A tak dokuczliwie nękają go owi ludzie, którym on uczynił tak wiele dobra, że wydaje się, iż chcieliby ponownie umieścić go na krzyżu i doprowadzić do tego, by nie miał miejsca, gdzie mógłby głowę złożyć. Och, mój Panie, Odkupicielu, moje serce nie jest w stanie przyjąć tego do wiadomości bez odczuwania wielkiego strapienia. Co stało się z chrześcijanami? Czy ciągle mają być tymi, którzy bardziej Ciebie lekceważą, tymi, którzy są dla Ciebie źródłem utrapień? Ci, których uczyniłeś, dla których uczyniłeś większe dzieła. Ci, których wybrałeś na swoich przyjaciół, pośród których żyłeś i udzielałeś siebie przez sakramenty. Czyś nie dość im tych katuszy, przez które przeszedłeś ze względu na nich? Z pewnością, Panie, nie dokonuje niczego wielkiego ten, kto odcina się od tego świata. Skoro wobec Ciebie ten świat okazuje tak znikomą lojalność, czego my się spodziewamy? Czy może dokonaliśmy dla nich większych dzieł, żeby ten świat miał dochowywać nam przyjaźni? O co tu chodzi? Na co jeszcze liczymy? My, którzy z dobroci Boga nie jesteśmy dotknięci owym zaraźliwym świeżbem. Thank you.
naszego Pana. Gdyż po to Jego Majestat was tutaj zebrał, to wasze powołanie. Tym macie się zająć. Takim mają być wasze pragnienia. Nad tym wylewajcie wasze łzy. O to błagajcie w waszych prośbach, a nie, siostry moje, o sprawy tego świata. Albowiem z pewnością ubolewam nad tym, gdy widzę pewne sprawy, z którymi przychodzą do nas, aby nas nimi obarczać, abyśmy błagały o nie Boga, o nieruchomości i pieniądze. Oni mają dobre intencje i ostatecznie czyni się to ze względu na ich oddanie i zaufanie. Jakkolwiek osobiście uważam, że nasz Pan nigdy nie wysłuchuje mnie w tych sprawach. A są przekonani, że dość czynią, jeśli zachowują przykazania w granicach rozsądku. Jedynie po to, aby mogli ferować wyroki co do niej i niekiedy to, co jest cnotą, w ich ocenie jest szukaniem swojego upodobania. Dlatego też nie sądźcie, że potrzeba niewielkiej łaskawości Boga do tego, aby toczyć wielką batalię, którą angażują się dowódcy. Przeciwnie, potrzeba przeogromnej. Uskarżanie się przez nas z powodu lekkich dolegliwości. Jeśli możecie to ucierpieć, to nie czyńcie tego. Gdy choroba jest poważna, wypływa to z niej samej. A jest to inny rodzaj jęku. I zaraz daje się to zauważyć. Zauważcie, że jest w was niewiele. Jeśli jedno ma to w zwyczaju, prowadzi to do nieustannego zmęczenia wszystkich. Jeśli darzycie się serdeczną miłością i jest w was bezinteresowna miłość, jednak ta, która faktycznie byłaby chora, niech o tym powie i zastosuje to, co konieczne. Jeśli bowiem zabiegacie o wyzbycie się miłości własnej, to tak wielką przykrość będzie się odczuwały wobec jakiegokolwiek przejawu dbałości o was, że nie będziecie chciały doznawać jej bez potrzeby. Nie będziecie uskarżać się bez przyczyny. Gdy ona była czymś bardzo drobnym, będzie powiedziane o tym. I będziecie to dużo lepsze i będzie to dużo lepsze niż chęć doznawania dbałości o was bez niej, a bardzo złym, gdyby nie okazano wam współczucia. Ale co do tego, to mam, gdzie jest bezinteresowna miłość i jesteście tak nieliczne, nigdy nie będzie brakowało starania o opiekę nad wami. Ale zapomnijcie o skarżaniu się na te słabości i niewielkie dolegliwości kobiece. Gdyż kiedy demon wzbudza w was wyobrażenie tych bolesnych dolegliwości, one pojawiają się. Jeśli każda z was nie wyzbędzie się nawyku mówienia o tym i uskarżania się na to, chyba że jedynie przed Bogiem, nigdy z tym nie skończycie. Ponieważ to nasze ciało ma taki jeden brak.
że im bardziej ludzie pokazują dbałość o nie, tym więcej dolegliwości i potrzeb odsłania. A jest to rzecz zadziwiająca, jak ono chce, by pokazywano dbałość o nie. A jako że ciało posiada tutaj pewien drobny pretekst, bez względu na to, jak małą byłaby ta potrzeba, omamia biedną duszę, ażeby ona nie rozwinęła się. Rachunek sumienia i odmówienie formuły spowiedzi powszechnej i przeżegnanie się. Następnie, córki, macie postarać się, skoro jesteście same, aby mieć towarzystwo. A zatem, jakież będzie lepsze niż to tegoż nauczyciela, który nauczał tej modlitwy, którą zamierzacie odmawiać? Uobecnijcie się wobec tegoż Pana, obecnego tu przy was, i wpatrujcie się, z jaką miłością i pokorą uczy was w tej chwili tej modlitwy. A uwierzcie mi, że jak długo zdołacie to uczynić, nie będziecie pozostawały bez tak dobrego przyjaciela. Jeśli nawykniecie do tego, że macie go zawsze przy was, a on widzi, że czynicie to z miłością i nieustannie staracie się go zadowolić, nie będziecie w stanie, jak to mówią, odczepić się od Niego. Nigdy, przenigdy was nie zawiedzie. Będzie was wspomagał we wszystkich waszych trudach. Będziecie miały go zawsze i wszędzie przy sobie. Zauważcie, że wielka to rzecz, taki przyjaciel u boku. Siostry, te z was, które nie jesteście w stanie oprzeć dłużej umysłu na korzystaniu z dyskursywności, ani nie możecie utrzymać myślenia bez rozproszeń, nawyknijcie. Nawyknijcie do Jego towarzystwa. Zważcie, że ja wiem, iż możecie to uczynić, ponieważ przez wiele lat sama przechodziłam przez ten trud niemożności utrzymania myślenia w spokoju na jednej rzeczy. A jest to bardzo wielki trud. Ale wiem, że Pan nie pozostawia nas w takim opuszczeniu, że jeśli przystępujemy do modlitwy z pokorą, prosząc Go o to, On miałby nam nie towarzyszyć. Jeśli w ciągu roku nie zdołałybyście uporać się z tym, dajmy sobie na to więcej czasu. Niech nie będzie nam szkoda czasu na rzecz, przy której zostaje on tak dobrze spożytkowany. Czy ktoś depcze nam po piętach? Mówię o tym, że jest się w stanie nawyknąć do tego i podjąć trud. Nie mówię wam obecnie, abyście rozmyślały o nim, ani byście wydobywały mnóstwo pojęć, ani byście przeprowadzały wielkie i wnikliwe rozważania waszym umysłem, korzystając z dyskursywności. Nie proszę was o nic więcej, jak tylko o to, abyście wpatrywały się w Niego oczyma duszy. Bowiem któż wam zabroni zwrócić oczy duszy na tego Pana? Wszak jesteście w stanie patrzeć na rzeczy bardzo brzydkie w was, a miałobyście nie być w stanie patrzeć na rzecz najpiękniejszą, jaką można sobie wyobrazić. Otóż nigdy, córki, wasz oblubieniec nie odwraca oczu od was. A musiał w was ścierpieć tysiące obrzydliwych i odrażających dla niego rzeczy. A to nie wystarczyłoby, przestał na was patrzeć. A zatem czy to wiele z waszej strony, że odwracając oczy od tych rzeczy zewnętrznych, raz po raz spojrzycie na niego?
Zważcie, że On nie wyczekuje niczego innego. Jak tylko, abyście wpatrywały się w Niego oczyma duszy, gdy tylko zechcecie na Niego spojrzeć, zastaniecie Go. Tak bardzo ceni On sobie to, że ponawiamy wpatrywanie się w Niego, że On ze swojej strony nie zaniedba żadnego starania o to. Ależ tak, jak mówią, ma postępować kobieta dobrze wypełniająca zadania żony wobec swojego męża. Otóż jeśli on odczuwa smutek, ona ma okazywać zasmucenie. A jeśli jest rozradowany, choćby nawet ona nigdy tego nie odczuwała, rozradowanie. Zważcie, siostry, przed jakim poddaniem uchroniłyście się. I tak właśnie, zgodnie z prawdą, bez żadnego udawania, Pan postępuje wobec was. Gdyż to On czyni siebie poddanym i chce, abyście to wy były wielmożną Panią. I chce dostosowywać się do waszej woli. Jeśli jesteście radosne, patrzcie na Niego jako zmartwychwstałego. A samo przywołanie obrazu, gdy On wyszedł z grobu, rozraduje was. A tym bardziej tego, z jakim blaskiem, co za zwycięstwo i z jakim pięknem, z jakim majestatem, jakże rozradowanym, jak ktoś, kogo bardzo udany, jako ktoś, kto bardzo udanie zakończył batalię, podczas której zdobył tak wielkie królestwo. A wszystko to chcę wam ofiarować. A zatem czy to wiele, że na tego, który tak wiele wam daje, chociaż raz zwrócicie oczy, wpatrywać się w Niego? Jeśli jesteście pośród trudów lub smutne, patrzcie na Niego zmierzającego do ogrodu oliwnego. Jakież wielkie udręczenie dźwigał na swojej duszy. Skoro mimo, że był w stanie ścierpieć wszystko, wspomina o Nim i nie uskarża się na Nie. Albo patrzcie na Niego przywiązanego do kolumny, przepełnionego bólem. Całe Jego ciało porozrywane na strzępy z powodu tego, że tak bardzo was miłuje. Tyleż bolesnych doświadczeń. Poniewierany przez jednych, opluwany przez drugich. A przyjaciele wyparli się go. Opuszczony przez nich, nie mający nikogo, kto ujmie się za nim, skostniały z zimna. Pozostający w tak wielkim osamotnieniu, że ty i on możecie się wzajemnie pocieszać. Albo patrzcie na niego z ciężarem krzyża na barkach, kiedy to nie pozwali mu nawet przez chwilę odetchnąć. On spojrzy na was swoimi przepięknymi, współczującymi oczami, pełnymi łez i zapomni o swoich boleściach, aby pocieszyć was w waszych. Jedynie dlatego, że zwracacie się do niego, szukając pocieszenia i obrócicie głowę, by na niego spojrzeć.